Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz. W tej części chciałem pokazać kilka rzeczy dotyczących znowuż opcji zaawansowanych, mniej znanych, dotyczących głównie cieniowania. Te opcje związane są z materiałami. Żeby było widać, o co chodzi, trzeba na początku jakieś materiały dodać. W związku z tym najpierw przygotuję sobie scenę. Do sceny dodam tradycyjnie już Cube'a. Zobaczmy, jak to wygląda z kamery i teraz zróbmy render. Render wychodzi tak, jak wychodzi. Teraz ustawię tę kostkę jako przezroczystą, dodając do niej materiał, w którym włączone będzie transparency i alfa na poziomie np. 0,3. Widać, że kostka jest przezroczysta, natomiast cień pod nią jest nieprzezroczysty. I opcje, o których chcę powiedzieć, znajdują się w materiale prawie że na samym dole i znajdują się na zakładce shadow. Są to opcje dotyczące cienia. Opcje, które są wyżej, omówiłem w poprzednim tutorialu. I teraz tak, to co mamy tutaj zebrane, to są opcje dotyczące tego, jak materiał reaguje na padające na niego cienie. A więc, jeżeli chcę, żeby kostka przezroczysta rzucała cień, który jest przezroczysty, no to ustawienie przezroczystości w kostce jeszcze tego cienia przezroczystego mi nie stworzy. Muszę dodać materiał do plane'a, na którym ten przezroczysty cień ma się pojawić. Dodaję taki nowy materiał. I aby taki cień był przezroczysty, muszę włączyć opcję Receive Transparent. Natomiast zwykła opcja Receive oznacza, że odbierany ma być w ogóle cień, jakikolwiek. W tym momencie ten plane jest niezdolny do odbierania żadnego cienia. Więc musi być włączony Receive i oprócz tego jeszcze Receive Transparent i teraz dopiero widać, że cień staje się przezroczysty. Pozostałe opcje, które mam tutaj zebrane, dotyczą różnych innych opcji cienia. Na przykład jest taka opcja jak Cast Only, czyli tylko rzucaj. W tym momencie, jeżeli taką opcję zaznaczę, widać, że mój obiekt znika. I oczywiście dla plane'a nie ma sensu włączanie tej opcji, ponieważ zniknie mi ten plane, a cienia nie będzie miał na co rzucić, bo pod nim już nic nie było. A więc taką opcję muszę włączyć dla kostki. Jeżeli włączę ją dla kostki, przypuśćmy, że teraz render wygląda w taki sposób, to w tym momencie kostka znika. Jest to dosyć przydatne w tych sytuacjach, w których chciałbym, aby jakiś skomplikowany obiekt rzucał cień, a jednocześnie nie chcę, aby ten cień rzucał, bo na przykład szybciej się liczy światło bez cienia. Wtedy mogę jakimś innym obiektem stworzyć cień, który będzie przynajmniej trochę podobny do cienia rzucanego przez obiekt skomplikowany i wyłączyć jego widoczność, każąc mu jedynie rzucać cień. No taki dosyć wydumany przykład. No ale cóż, jest to opcja rzadko używana i osobiście nie potrzebowałem jeszcze z niej nigdy korzystać. Co ciekawe, tego typu rzucanie cienia jest także możliwe do ustawienia w taki sposób, aby sam cień był przezroczysty. Teraz wyłączę przezroczystość i ustawię alfę na 1, aby kostka była nieprzezroczysta i będzie rzucała oczywiście całkiem czarny cień. Na dowód tego proszę zobaczyć, czarna kostka, czarny cień. Teraz jeżeli włączę rzucanie tylko cienia, to oczywiście cień zostaje i mogę wtedy włączyć czy też ustawić przezroczystość cienia, który jest rzucany przez tę niewidzialną kostkę. No i tu niestety widać, że ten casting alfa nie za bardzo działa, chociaż powinien się rozjaśnić. No i teraz, dlaczego tak się dzieje, to szczerze mówiąc nie wiem, zaraz spróbuję się zorientować. Mamy tutaj napisane, że to jest alfa, czy też przezroczystość cienia, który rzucany jest dla obiektów, które są oświetlane przez światło, które jest włączone z cieniem symulowanym przez metody Irregular and Deep. Są to dwa sposoby rysowania cienia i taki cień występuje tak naprawdę tylko dla jednej lampy. Jest to lampa typu spot. O lampach jeszcze nie mówiłem, ale jeżeli włączymy sobie cień buforowany, to wtedy ten buforowany cień ma cztery różne rodzaje buforów. I przezroczystość cienia, które tutaj mam, jest możliwa do ustawienia tylko dla buforu typu irregular, czyli nieregularnego i tak zwanego głębokiego. Teraz jeżeli zrobię render, to widać, że światło typu spot świeci już takim stożkiem, bo to jest światło podobne do światła latarki, a cień, który generowany jest przez mojego cube'a, jest już przezroczysty. Tak to działa. Zakręciłem się trochę na samym początku, teraz już wiadomo, o co chodzi. Teraz istnieje jeszcze inna opcja, bardzo podobna do Cast Only, która nazywa się Shadows Only. Teraz jedna z nich ma priorytet nad drugą. Z tym, że Shadows Only jest tak dziwnie zrobiona, że powoduje, że mój obiekt staje się zupełnie przezroczysty i maskowane jest niebo na nim. Podobny efekt troszeczkę dawało coś takiego w opcjach jak włączenie opcji Sky. Z tym, że włączenie opcji Sky nie powodowało pojawienia się tego cienia, natomiast tutaj cień się pojawia i dodatkowo mogę wybrać trzy sposoby, w których ten cień jest zrysowany.
Domyślnie mamy rysowany Shadow and Distance, czyli to jest taka stara metoda cieniowania, domyślna, pochodząca również ze starego Blendera. Jednak jeżeli zmienię to na tylko cień, to w tym momencie mam obraz, no taki sam, nic nadzwyczajnego, ale wiem, że tutaj była jakaś różnica. O, teraz na przykład mam włączony Shadow and Shading i wtedy jest rysowany cień również na tym obiekcie. Widać, że on jest trochę przyciemniony. No i w zasadzie to, że on jest taki ciemniejszy, to właśnie jest dlatego, że na nim również istnieje pewna warstwa cienia, pewna mniejsza intensywność światła. Przynajmniej tak to rozumiem. Jeżeli się mylę w tym momencie, to proszę mnie poprawić w komentarzach. Dobrze, pozostałe opcje, które mamy tutaj do włączenia. O, jeszcze jedno, może na temat tego. Shadows, jeżeli włączę, to on będzie konkurował z opcją Cast Only. No bo Shadows włącza cienie na obiekcie, a Cast wyłącza obiekt. I w tym momencie Cast będzie miał priorytet. Czyli, że mamy dwie opcje, to wygrywa tylko rzucanie cienia. Natomiast cała reszta nie ma znaczenia. Mamy także opcję, która nazywa się Cast Buffer Shadows. Jest to włączenie w opcjach możliwości rzucania cienia generowanego przez lampy związane właśnie z buforem, czyli na przykład właśnie z taką lampą, która jest teraz spotem moim i ma cień typu buffer shadow. Jeżeli to byłby zwykły ray shadow, to będzie inna sytuacja troszeczkę. No i jeżeli taką opcję wyłączę, to w tym momencie cień nie jest rzucany przez obiekt. Ok? Przynajmniej ten typ lampy już wtedy cienia nie generuje. Ale tak dla ciekawości zmienię jeszcze rodzaj cienia na ray shadow i cień się pojawia. A więc mogę zrobić sobie na przykład dwie lampy i z tego jedna lampa będzie generowała cienie na obiekcie, a druga nie. Co na przykład pozwoli mi oświetlić tego plane'a, czy też tego cube'a z tej ciemnej strony i doświetlić trochę tą czarną ścianę, bez generowania cienia po jego przeciwnej stronie. Dość przydatna sprawa, ale też bardzo rzadko używana. Jeżeli mamy buffer shadow, to wróćmy jeszcze raz do opcji. Więc ten cień jest tutaj włączony. I ten bias to jest jakby precyzja liczenia tak naprawdę. No i teraz tego nie będę tłumaczył, bo za bardzo sam tego nie rozumiem. Natomiast mamy jeszcze Auto Ray Bias i to jest opcja, którą śledziłem dość długo, żeby próbować zrozumieć, jak ona działa. I doszedłem do tego, że ten bias to jest tak naprawdę granica cienia, która się pojawia w przypadku, kiedy struktura tego plane'a jest troszeczkę bardziej skomplikowana. Być może uda mi się to pokazać. Na początku podzielę go na wiele wielokątów, zamienię na kulkę i teraz spróbujemy zrobić sobie z tego render. Ustawię jeszcze cieniowanie gładkie. No i teraz zobaczmy. Teraz cień na kulce wygląda całkiem ładnie, ale zróbmy sobie na kolejnym slocie zmianę tego parametru. Wyłączę teraz Auto Ray Bias i ustawię 0,25. Zrobimy render. Już teraz widać prawdopodobnie, że ten cień się trochę przesunął. W stosunku do poprzedniego renderu cień wydaje się jakby zajmować większą powierzchnię i to jest właśnie ten bias. To jest takie jakby odcięcie granicy, od której zaczyna być liczony cień, a jednocześnie zwiększa troszeczkę jakby dokładność, ponieważ światło tak naprawdę padając na granicę pomiędzy jasnym i ciemnym jest do płaszczyzny styczne w miejscu, gdzie jest cień. W tym miejscu tutaj mamy punkt styczności, a nie wcześniej. Więc ten bias pozwala troszeczkę zwiększyć dokładność obliczeń. No i mamy także ostatnią opcję, którą można wspomnieć, to jest rzucanie cienia w modelu światła Approximate. Ten model świata jest liczony na zakładce World, tam gdzie mamy zakładkę Gather. I tak naprawdę ta zakładka teraz jest nieaktywna, a to dlatego, że mamy wyłączoną opcję Indirect Lighting. Jeżeli włączę Indirect Lighting, to będę liczył światło nie bezpośrednio, a co za tym idzie, będę miał możliwość stworzenia materiałów świecących i emitujących światło, które oświetla pozostałe części sceny. Jeżeli przełączę się teraz do modelu światła Approximate, ponieważ w tym ray tracowym modelu tego typu emitu nie mogę policzyć, to w tym modelu również generowane są swego rodzaju cienie na scenie. No i włączając dla materiału opcję, żeby rzucał cień w takim modelu światła, mogę wymusić, aby w tym modelu ten cień był, albo żeby go nie było. Ok? Teraz w zasadzie mam scenę oświetloną, no nie jest oświetlona przez nic innego, jak tylko przez tą moją lampę. Jeżeli tę lampę usunę, może ją stąd usunę, delete, to w tym momencie scena będzie całkowicie czarna, dlatego że na zakładce World nie włączyłem żadnego światła poza tym niebezpośrednim. Ale niebezpośrednie światło wymaga jakiegoś źródła, gdyż w przeciwnym wypadku będzie całkiem czarne, więc włączę sobie światło środowiskowe jeszcze, trochę je osłabię i teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i widać, że jest kula. Pod tą kulą jest troszeczkę ciemniej, ona jest ciemniejsza od dołu, ale na plane samym
nie ma żadnej zmiany. No i teraz przyjrzyjmy się dokładnie, jak to jest z tą opcją. Włączam opcję Cast Approximate i być może już troszkę cienia się pojawiło, jeszcze trochę obniżę kulę, żeby to było widać. O, tu zaczyna się pojawiać cień i bardzo dobrze. Jeżeli wyłączę tę opcję, tego cienia nie ma. A więc mogę mieć nawet kontrolę nad cieniem w przypadku, kiedy używam modelu światła rozproszonego, co jest bardzo fajną rzeczą. I również z tej opcji korzysta się bardzo rzadko. No więc tak na zakończenie, podsumowując, to jest ostatnia zakładka z materiałów, którą omówiłem w kolejnych, powiedzmy sobie, wielu tutorialach. I w tym momencie kończę materiały, w następnym materiale będę już jakby dotykał tematu tekstur, czyli czegoś takiego, co jest wewnątrz materiału jako jedna z warstw modyfikujących jego właściwości. A to już będzie w następnym materiale, do którego oczywiście zapraszam. Do zobaczenia. Dziękuję za uwagę.